Wojna się skończyła. Ojca pochowali, my, bo był już tak chory, był to tlałtem, bo te piersi gdzieś tam coś odbili. A później, ja wiem, upłynęło rok czy dwa, gdzie szwagier, był taki dziuba, chodził do nas, do siostry się zapoznał i był w oddziele Wichara. No i był z bronią, wszystko chodził, a później jak się wojna skończyła, oni się nie poddali, nie zdali broni, tylko jeszcze działali dalej, ale się ukrywali. No i później przychodził do nas, do siostry i później się miał żenić. W końcu, no i w końcu go te z Jańkowiec napadły, takie te kawalery, bo wiedzieli, że on jest Akowiec, że on tutaj przychodzi na wioskę, chcieli go bić. No i przysiadł, ja drzwi zasunąłem, nie puściłem, to poszli w końcu okno, wybili, uderzyli kijem w okno, ode drogi, wybili całe okno, a ten dziuba siedział też, później był szwagrym, a on wyjął broń i strzelił do nich. Raz czy dwa razy już nie pamiętam. I ci wtedy odsunęli się od tego okna, ale on później tak uciekł, bo tam ich było dużo. I to później zaczęli znowu atakować tego szwagra, znaczy później tego, że o tę broń kto strzelał. Ono, matka mówi, że to oni strzelali, te jankowioki tu do nas strzelali do domu. A jak było widać? No i no się ogień w domu pokazywał. A on mówi, ten śledczy, bo to był UB, już później było w Opocznie. W Skórkowicach też byli. A on mówi, jak w domu był ogień, to z domu było strzelane. Mówi, to nie tam, nie nad drogą. I później to strzelał dziuba. No i później on się pokrywał, on już się pokrywał. Zaczęli go ścigać, ale później było to, żeby się poddali. Żeby się poddali, zdali broń, to nie będą karani, zostaną na wolności. No i te dziuba w końcu go tak atakowali, jeździli, wszędzie się ukrywał, ale w końcu mówi, no nie da rady, mówi, jak się by te rożeni, to przecież go złapią, wejdą do więzienia. No i pojechał do Opoczna, na UB i zdał tę broń. No i dostał pokwitowanie, że już się poddał, broń zdał, no i później był na wolności i ożenił się. A później pojechał na zachód, wyprowadził się, a mówi później, ile miał kłopotu, bez przerwy go ścigali, ganiali, ile mówi bez przerwy i śledztwo, mówi, ile później ucierpiałem, to nie daj Boże. No i ja w końcu nawet to się bałem powiedzieć, że u nas broń była, że u nas wojsko było, że to, no bo ludzie są sąsiedzi byli, ale to wszystko było wredne. Ja się bałem, nawet kolegów miałem, nie mogłem nic powiedzieć im, bo wiedziałem, że oni mnie wydadzą, to były fałszywe ludzie. I w końcu to unikło i później za to nie zgłaszałem ani do tego zbowidu. Mówię, bo później to mówi, nie ruszaj się, bo później cię zobaczycie, kiedy zamkną. No i nawet taki był wysiedlony Przybylski, Heniek, ty się zapisał do tego oddziału Henryka, to później jak to miał w więzieniu siedział i go wykończyli w więzieniu. Później po wyzwoleniu, mówię, no nie wiem, czy to rok, już ten szczuba był, wyjechał już później tam. Ale w którym to roku, czy to były dwa lata, czy upłynęło, czy więcej. I w końcu wjechałem w pole, łoże sobie tak przed domem. Ale bo tu papierosy paliły z takim kawalerkiem. I ja patrzę, idzie wojsko od Mateldowa. No to znaczy się UB, idzie wojsko. I tak idzie prosto na skos, na naszą wioskę. A ja tak dali orze i tak oni idą między, nie na mnie, tylko tak obok dali, idą w tym kierunku. A ja usiadłem na pługu i tak pole papierosa i patrzę, ale tak nie idą razem, tylko tak z pięciu, sześciu, tu trzech, tam dwóch, jeden drogą, drugi tamtą drogą, tak idą rozwlekle, idą w stronę Wolicy. A to zaraz jest zabudowanie w Arychu, po drugiej stronie, bo to są u nas trzy kolonie. A tu za chwilę szczelanina. Oni tak szybko lecą,
On mówi, kurde, dopiero będzie przy lasku, już mówię, tu z tej strony drogi są i kładą się, bo to taki ląd był wysoki, na tę drogę niska, to taki był ląd. Układą się i strzelają w stronę tej naszej tej kolonii, a tu leci trzech żołnierzy. Zaraz lecieli wcześniej, nie zauważyłem. Leci trzech żołnierzy na naszą wioskę. A tu jak strzelali oni, to oni się przewrócili. Bo to tak patrzę, dwóch się podniosło, a jeden nie, a ten jeden usiadł. Usiadł i tak się kiwa. I się, to się kładzie, to znowu tak kiwa się. A te uciekli na wioskę, bo to było blisko, gdzie ile tam będzie, 70 metrów do 100 metra. I zakrążyli z drugiej strony i zaskoczyli z tyłu. A ja w końcu mówię, kurde, a i później idzie z drugich trzech, idą do niego. Mówi, co się to robi? Jak to mówię, do kogo oni strzelają? Bez wolicy jedzie wóz parokonny. Co oni tego chłopa strzelają, czy ja? Bo Niemcu to się odróżniło, bo były zielone, a tutaj jednakowe mundury mają. I nie widziałem, co to jest. Końcu łap konia. A, i doszli do tego człowieka, co leżał, tego żołnierza, dwóch. No i gadają, on tak siedzi i tak się kiwa. A przecież ja byłem jakieś 130 metrów, 50 od niego, przy pługu. Bo to było w jesieni. A on w końcu wyjął broń i strzelił i zabił tego leżącego. I ten się przewrócił. I ci wtedy się wrócili z powrotem do tego zabudowania. A ja wtedy kurde, i na podwórko. Wjechałem na podwórko, puściłem, tylko pługu odłożyłem i ten pój chodził z tym w Humoncie we wszystkim po trawie. Koło drogi tak, bo tam dzierża za drogą. A ja doszłem do sąsiada. Lecę dowiedzieć się, co to jest. Zachodzę do sąsiada, oni stoją taki, bo tak było jakieś, no 100 metrów ode mnie ten sąsiad mieszka. I wpadłem tam, oni stoją za murem, taki był płot, murek i tam się patrzą. Mówię, co się tu robi na tej naszej wolicy? Ha, mówi, a on tak, ha, i obie mówi, Kaś mówi, tu leciały żołnierze, przez podwórko przeleciały, nie, obok domu przeleciało, tam taka przesztynie i poleciały w stronę jeziórka i zakrążyły. A tam, mówi, jakiś leży i mówi, nie wiem co. I mówi, wiecie co, ja to widziałem, mówię, on leżał chyba poszczelony czy coś, bo uciekał od rzeku i się ten przewrócił i on nie leżał. Ci uciekli, a później przyszli inni i tam gadali i strzelił i też się nic nie podnosi. To oni też nie wiedzą, to się stało. To mnie to teraz idę do domu, bo kunia puściłem. Wracam z powrotem za jego zabudowanie, patrzę, jeden koń chodzi w siodle na moim tym, zaraz za stodołą, na moim ubinie. A ja pójdę, skręciłem od razu po tego Świątkowskiego i po tego konia. Mówię, skąd ten kuń się tu wziął? Ja wychodzę dalej, bo to sodek był, patrzę, drugi koń dalej jest. Ale leci ten żołnierz. Leci do tego konia, a ja doleciałem do tego konia, chciałem złapać, a ten koń zębami do mnie. A ja jak się odcofłem, no bo się przeląkłem, bo kunie gryzą. A on mówi, krzyczy, łap, nie bój się, łap, mówi, bo jak ucieknie, to gdzie ja go złapę? A on tam go drugiego łapał, ale ten drugi był jakieś ponad 100 metrów dalej wcześniej. I ja doskoczyłem wtedy o koń, ten koń do mnie, go cap za leńce, bo przy koniu byłem uchowany, to się znałem. Złapałem go za leńce, mówi, dawaj tego konia. Ale on już szybko leciał później, bo zanim go złapałem, to on już podeszedł bliżej. Mówi, dobrze, że go złapałeś, bo przyjemny, mówi, poszedł, zdziełbym go by złapał. No i w końcu, idziemy do drogi. Bo poza stodolu, bez pole. Mówię, przecież tu droga zaraje. Idziemy, on patrzy, a czy ten koń tu chodzi? A mówi. Mówię, rowarałem i zobaczyłem, że taka wojna i nie wiedziałem, co się jest.
Już wypuściłem konia, chciał zobaczyć, co się to robi. A on mówi to, idź zakładaj tego konia do woza. Masz wóz? Mam. I jedź za mną. No i w końcu ja założyłem tego konia do woza i wio bez te wolice, a ten człowiek tak leżał i tak na drugiej drodze. Nawet w którym miejscu to dziś ja pamiętam, jak leżał i podjeźdź, mówi tego, do tego, weźmiemy tego żołnierza. Ale jeszcze nie wiem, kto to jest, ale ja dochodzę, patrzę, a oni mieli odznakę taką, taki jak medal, taki dość duży, był orzeł, biało-czerwony i Matki Boskiej mizerunek. I to, a to mówią, to partyzanckie, to partyzanty mają te odznaki. Dopiero wtedy się zmiarkowałem, że to są partyzanci. No i gdyby oni, te jedne już pojechali, aha, a oni jeszcze wtedy, ja podjechałem, ale zanim podjechałem, jeszcze zanim przyszedłem tego konia, to w końcu oni zaskoczyli z drugiej strony i nas od tych łubowców wzięli w kocioł i zaczęli strzelać. A te złube zaczęli znowu uciekać, tak jak przyszli. Jak uciekali, a my tak stoimy jeszcze u tego Świątkowskiego za tym murem. Mówię, o, siedmiu leci teraz. Wyskoczyło i taką traliwierą jeden przez tego, do tego lasku. A to jak puścili serię i oni wszyscy, bo to były ziemniaki, przewrócili się. Ale za koło poniosło się sześciu. A mówię, o, a jeden nie powstał. Musieli gdzieś go ranić. Ale nikt tam nie poszedł. No i wtedy jak to zobaczyłem, wtedy właściwie leciałem do tego, do tego domu. A ten partyzan właściwie tego konia i w końcu mówi, dawaj tego konia do woza i jedź za mną. No i pojechałem w tego partyzanta, dwóch i tam, jeden i drugi tam jeszcze poczekał i tego partyzanta włożyli w te, już nie żył, w te deski. I a ty już pojechali bez sinziurek na huby, tak, w stronę hubu. I jeźdź za nami. No i oni jechali już pomału, ale już szybko, bo tu się wieczór robił i do lasu. Za Wolicę wjechaliśmy w las, w stronę Wacławowa, ale tam były w huby, to były Wacławu huby. I, ale nie bez huby, tylko obok do Sosnowic, to były takie gajówka, Sosnowice. I koło tej gajówki tam podjechałem, a tam już to wojsko stało, bo tam już droga szła od Brzezio, od Klewa na Skotniki, koło tej gajówki. No i tam tego partyzanta, żołnierza zdjęli, położyli w tym lasku, a to las był duży, złożyli go pod drzewem, a on mówi, a tu już ciemno było, mówi, ty to wykrącaj, jedź do domu. I ja tylko jedź inną drogą, bo w razie, jakby ktoś jechał, czy może łubo, to żeby się nie spotkał. A jakbyś się spotkał, to nigdy nie mów, że gdzieś był, kogoś widział albo coś. I to ukryłem, że nawet nikomu nie mówiłem. I później rano, no to nawet w domu nie wiedzieli, że ja tego partyzanta zawoziłem tam na tę drogę. Nawet, bo w domu nie powiedziałem, bo nie miałem kiedy. A przyszedłem na wieczór, konia wyłożyłem, już nigdzie nie leciałem, ale rano wstałem. Mówię, ciekawe, mówię, co z tamtym jest? Tam coś jest. No koło patrzę, już pełno wojska jest, przyjechało UB. No i chodzą tam koło tego i idą w tym kierunku, jak uciekali. I doszli tam w te ziemniaki, a ja stoję koło studni, bo szłem po wodę i obserwuję. No i stanęli, poszli tam, no i w końcu gadają i dalej nie idą. Za koło jeden się wykręcił. I do wsi patrzy, a Waryk konia założył, podjeżdża tam. I włożyli, a tam był zabity złubę. I później jak się okazało, później na drugi dzień ten Waryk, ja poleciałem się, bo przewidziałem wszystko, jak był to nawet mówi, że nie widział, bo był zastrachowany, bo u niego te partyzanty przyszły, ale ich było te 13, te 14 na koniach. Byli zmęczeni i mówi, odpoczywali. Te, co były ubrane, to skoczyły. A jeden później wyszedł za stodołę, czy tam się wysikać, czy jak,
patrzę, ubejdzie od Mateldowa. I dopiero zauważył, bo tak to byliby zeszli na podwórku. I wtedy oni te uciekli, a ten dwóch już było rozebrane, bo mieli ciasne buty. I później ten nie mógł butów wziąć, bo to były te oficerki i był opóźnił. I później właściwie jego zabili. I ten ubowiec, co jego zabił, poszczelił, to później go dobił. A później wziął mu broń, pas, no i chyba zegarek. Prawdopodobnie, tam nie widział, tylko ten Waryk opowiadał, że nie Waryk, tylko mówi, miał broń jego i ten pas, wszystko miał. I mówi, jak ten w śmiechach leżał i później jak ten podjechał po tego łubowca, ten Waryk, a ten jeden łubowiec mówi tak, widzisz kolego, zabiłeś wczoraj żołnierza, myślałeś, że dostaniesz nagrodę, a tu jednak odwrócone było, dostała śmierć za śmierć. Bo mówi, miał jego pistolet, miał wszystko. I mówi, osierociłeś żonę i dwie córki.